A oto lista posłów polskich, którzy głosowali za cenzurą w internecie. Tak, tak, za cenzurą w internecie, bowiem mimo wszystkich tłumaczeń, że to ma na celu wyłącznie ochronę praw autorskich, za czym oczywiście chyba wszyscy chcą, żeby prawa autorskie były chronione, ale w efekcie te przepisy doprowadzą do całkowitej cenzury w internecie, bowiem zawsze będziemy musieli w swoich wypowiedziach odnieść się do jakiejś innej wypowiedzi, do jakiegoś cytatu, do jakiegoś zdjęcia, do jakiegoś fragmentu filmu itd., itd. Prawa autorskie tak, ale cenzura w takim wydaniu absolutnie nie.